Ja się nazywam Filip Kampka i znajdujemy się teraz w Galerii L. Akurat trwa moja wystawa pod tytułem Wyzwalacze. Wystawa jest przygotowana specjalnie pod tą przestrzeń. Konstruując ją, starałem się, żeby jak najbardziej z tą przestrzenią współgrała. W skład wystawy wchodzi kilka prac. Przede wszystkim to, co możemy od razu poczuć, to zapachy, których nośnikami są gabloty zapachowe. Są cztery takie gabloty zapachowe. W każdej z nich znajdują się standardowe pipetki, którymi można sobie na wacik taki zapach nakropić. No i cieszyć się nim. To są zapachy, które mają na celu przypomnienie czegoś. Są to takie zapachy, które każdy z nas może kojarzyć z różnego okresu swojego życia, chociaż nie są one zrobione koniecznie w ten sposób, żeby były tylko i wyłącznie przyjemne. Także są to absolutnie różne aromaty. Dodatkowo w skład wystawy wchodzi praca, która nazywa się Przypomnieć sobie kolor. To jest instalacja. Ta instalacja składa się z 14 płacht takiej przezroczystej folii, która nachodząc na siebie tworzy zjawisko pewnego laserunku. No i tak jak kojarzymy takie powiedzenie pamiętać coś jak przez mgłę, tak takiego pamiętania przez mgłę możemy doświadczyć poruszając się tutaj po wystawie, wchodząc między te płachty bądź widząc kogoś pomiędzy tymi płachtami. Jeszcze jedną rzeczą, która jest istotna, to jest instalacja taka procesualna właściwie, która dzieje się na bieżąco. Właściwie jest to szklany kosz na zużyte waciki. Ludzie wrzucają waciki, które są już takim niepożądanym odpadem po wrażeniu zapachowym. Całość się piętrzy i generuje pewne wizualne skojarzenia. Wystawa dotyczy właściwie pamięci wizualnej. Tym, co mnie zainspirowało do stworzenia wystawy, są słowa mojego taty, który powiedział mi kiedyś, że nie pamięta twarzy swojej mamy, ale pamięta jej zapach. I wtedy sobie pomyślałem, że ma faktycznie zapach w sobie taką niesamowitą właściwość, że jest w stanie ożywiać wspomnienia. W ogóle te wspomnienia są ciekawe, zwłaszcza takie zjawisko obrazów mentalnych, których możemy doświadczać. Są takie specyficzne obrazy, które wydarzają się bez aktywnego udziału naszego wzroku. Potrzebny jest właśnie jakiś rodzaj wyzwalacza, stąd tytuł. I właściwie wspólnie tutaj sprawdzamy, uczestnicząc w wystawie, sprawdzaliśmy, czy podczas wernisażu, czy kiedy w sali robi się gęsto od ludzi, na ile jest w stanie skutecznie wyzwolić wspomnienie, taka forma, jaką są właśnie same kolory. Mamy cztery płótna. Każde z tych płócien prezentuje tylko i wyłącznie kolor, który był nakładany na tyle subtelnie, żeby nie generować dodatkowych znaczeń w postaci, nie wiem, jakiegoś duktu pędzla bądź innych spraw tego typu. Ważne jest dla mnie to, żeby był to tylko i wyłącznie kolor, a do takiego rodzaju działania zainspirowało mnie to, co się niedawno działo w UK, jeśli chodzi o najbrzydszy kolor świata i opatrzanie nim
wszystkich paczek, papierosów. Główną ideą tych płócien było to, żeby sprawdzić, czy w tym świecie, gdzie jest taki nadmiar znaczeń i wszystkiego, jakichś różnego rodzaju logotypów, reklam, czy sam kolor na kwadratowym płótnie jest w stanie wywołać jakieś wspomnienia, czy jest on w stanie być jakimś wyzwalaczem. To było dla mnie ciekawe. I faktycznie niektóre kolory bardzo spójne wygenerowały konotacje. Ludzie podczas wystawy podchodzili i mówili na przykład, że to jest dla kogoś sala szpitalna. No, inni mówili, że na przykład sala lekcyjna, standardowa. No tak czy inaczej były to dla ludzi kolory charakterystyczne dla jakichś instytucji takiej, w których mieli okazję przebywać. Jeden z obrazów ma tytuł i właśnie ten tytuł zaprasza do gry skojarzeń. Nazwałem go Słodki zapach perfum. To jest ten różowy obraz kwadratowy, bo pomyślałem, że idąc za fenomenem zjawiska synestezji, że tak jak podobno można słyszeć kolor, tak wydaje mi się, że kolor może pachnieć. Jeszcze jednym elementem jest na końcu wiszący wacik. Taki zwykły. No bo jako, że jesteśmy jakby w kontekście Galerii L, która kipi sakralną atmosferą, no to takie małe puszczenie oczka do odbiorcy. No a przy okazji być może wytworzy się na tym waciku zapach całej wystawy. To czas pokaże i zobaczymy. Ta wystawa jest też tak pomyślana, żeby trzeba było faktycznie na nią przyjść. Bo jesteśmy teraz w takiej rzeczywistości, że właściwie można nie wyjmować telefonu z ręki, nie odkładać go. Wszystko jest na telefonie teraz. Od płatności, przez sztukę, przez... Więc mimo, że jestem po malarstwie na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i to jest takie medium, które pokochałem, którego się latami uczyłem, no to stwierdziłem, że może pójdę w coś innego, zwłaszcza jeżeli mam ożywiać u każdego indywidualne wspomnienia. I jeżeli chcę spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi o nich, no zapachu telefon ci nie poda, przynajmniej na razie. Jak zobaczyłem to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, to sobie pomyślałem od razu, że poza tym sakralnym aspektem ma ono taki charakter trasy. Że jest długie, pociągłe, jakby miał ci ktoś zaraz kazać biec na ileś metrów. No więc pomyślałem, że zrobię sobie z tego taką opowieść analogiczną do osi czasu, po prostu do naszego funkcjonowania od młodości do podeszłego wieku. I zawarłem takie zapachy na tej drodze, które są zazwyczaj następującymi po sobie. Na wystawę trzeba faktycznie fizycznie przyjść, bo my właściwie jesteśmy tak, znaczy może powiem o sobie, nie? Jestem zazwyczaj, wiesz, przekonany, że generalnie przeglądając zdjęcia z wystawy, ja już jestem w stanie się bardzo dużo dowiedzieć o tym, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy w ogóle chcę przyjść. A tutaj jest zupełnie inaczej, bo nawet te gabloty, one są nastawione tylko i wyłącznie na funkcję podawania zapachu. Na to, żeby przychodząca tu osoba nie bała się wziąć takiej plastikowej pipetki pospolitej, nakropić na jednorazowy wacik, powąchać, wyrzucić tego, odstawić na miejsce. To jest nośnik zapachu, który jest po prostu opcjonalny. Nie jest to zapach, który tutaj
że tak powiem, dominuje, wypełnia, jest trwały, tylko możesz go właśnie poczuć, a zaraz potem doświadczać kolejnego zapachu. I myślę, że to jest bardzo ważne. Także właściwie oglądając zdjęcia z tej wystawy, pusta strona. Absolutnie, bo tutaj zapach jest tą informacją, tym wyzwalaczem. I tyle. A jeszcze w akompaniamencie tych kolorów całość zaczyna synestetycznie się splatać ze sobą i zaczynamy w zupełnie inne rejony wchodzić w swojej pamięci. Ja jestem osobiście bardzo zadowolony z wystawy, jestem bardzo zadowolony z tego, co się podczas wernisażu działo, z tych wszystkich historii, którymi się dzieliliśmy. Jedna pani nawet, mi to zapadnie w pamięć, mnie zapytała, stała z tymi czterema wacikami wszystkimi i mnie zapytała, czy wąchałem ich po kolei. Czy wąchałem je po kolei? W ogóle nie wąchałem po kolei w takim, że tak powiem, wydaniu. Super pomysł, ciekawe doświadczenie, zupełnie inne. A też taki zlepek tych zapachów wygenerował jakieś nowum. Fantastyczne. Też ta otwartość, z którą się spotkałem u kuratorki wystawy Asi Mierzejewskiej. Rewelacja. Po prostu absolutnie ciekawa osoba, otwarta właśnie na nowe rozwiązania w świecie sztuki, na opowieść, na koncepcję, na realizację. Ekstra. Także jestem bardzo zadowolony i naprawdę serdecznie zapraszam do doświadczania. Serdecznie zapraszam na moją wystawę, która potrwa do 16 czerwca w Galerii L.